Boga Rodzico, Hetmanko walecznych szwadronów, naszych wiernych ułanów, Polsce zaślubionych. Jasna Góra to twierdza narodu, to niezdobyty duchowy garnizon, to miejsce wolne i niepodległe, to stolica, obszar sprawowania władzy, królowej
i hetmanki z tego miejsca każdego wieczoru. Jednym niepodzielnym głosem rozbrzmiewa apelowy hymn Narodowa Rycerska Rota Boga Rodzica Dziewica. Jak składamy raport z naszego życia, co bojowanie jest podobne. W dźwiękach tej pradawnej pieśni, określonej też pieśnią ojczyźnianą, Carmen Patrie, co modlitwą wieków się stała się jeszcze rozwiewać szczęk oręża tętent końskich kobiet, dźwięk znany każdemu rycerzowi. Hetmanko tej, co nie zginęła, krowo korony, co z hetmańskiej wyrosła krwi. Dzisiejszego wieczoru, już po raz 25 jubileuszowi, przybywa do ciebie konna pielgrzymka zaręb kościelnych, pluton kawalerii 10 pułku ułanów litewskich, na który z dumą i zachwytem patrzy współczesny świat. Przemierzają oni do ciebie i dla ciebie setki kilometrów ojczystej ziemi, na której pąki strzelają jak armaty, gałęzie drzew szastają jak szable, na której mrówki pędzą jak spłoszone konie, a róże iskrzą amarantem i donośnie dudnią ptaki, już wydający rozkaz generałowie, zawsze do boju ruszyć gotowi. Dlatego jakże wymowne staje się przekaz pułkowych medali, na których rewersie widnieje zawsze wizerunek Boga Rodzicy z wizerunkiem, co na niej wymiar duchowego drogowskazu. Zaręby kościelne, Jasnogóra. Dopełnieniem wymowniejszym nad słowa staje się symbole polskości zawarte w tradycji pułku, wśród których jasnogórska hetmanka uosabia najpełniej maryjne wstawiennictwo zobrazowane przez Juliusza Słowackiego słowami Boga Rodzico, wolnego ludu krew zanieś przed Boga tron. Hetmanko ułańskich bojów nieśmiertelnych. Twoje sanktuarium to miejsce znaczone wotami i pielgrzymstwem polskiego narodu. Jakże nie wspomnieć, że hetmański wizerunek Boga Rodzicy trafia na krańce świata siłą jasnogórskiej ewangelizacji. W miejscu, gdzie każdego dnia wybrzmiewa apelowe tak, hetmański wizerunek służy utrwaleniu pamięci narodu i chwały Rzeczypospolitej, odzwierciedlonej w przekazie znaku ojczyzny. Począwszy bowiem od zwycięskiego Grunwaldu, znaczonego hymnem Boga Rodzicy i maryjnym rygrafem na rycerskim sercu. Jakże wymowne staje się znak wiary, szczególnej czci ku Bogiem sławionej Maryi, towarzyszy narodowi pośród nim narodowych losów i wydarzeń i przeżyć. Takiego jednak drugiego dzielnego jesteśmy ułańskiego wspaniałego w mundurze Polski tak dla Boga i Ojczyzny nie ma i nie da się w Rzeczypospolitej znaleźć. Na wiernej
rycerskiej modlitwie w obecności narodu Maryi Hetmance Ułańskiego garnizonu oddaje się wierny lud samowolnie w pielgrzymce ułańskiej, poprzedzony słowami pieśni to testamentem dla przyszłych pokoleń się staje. Dzieje wielkopostnych szarż. Szli Ułani w krwawe boje. Nie szczędzili swoich sił. Szli przez burze, szli przez znoje, żebyś w wolnej Polsce żył. Swym pielgrzymowaniem Ułani głoszą niezmiennie i świadczą wobec zmienności świata, że Polska jest wielką rzeczą. Jakże w pięknej uosobiają się oni w dziele. Służą tej, co nie zginęła. Żołnierzy wszystkich stopni, brać kościuszkowską i tych wszystkich składających życie na ołtarzu ojczyzny. Wszelkich spuścizną marszałka, dziedzictwem chwalebnej II Rzeczypospolitej. Niech w tym chwalebnym korowodzie dziejów świat raz jeszcze usłyszy o niełatwej, choć na wskroś chwalebnej polskiej historii. Niech dozna dzieje polskiego sztandaru na nieraz zbroczonego krwią żołnierską. Niech raz jeszcze świat usłyszy, czym jest Polska w natchnionych słowach mistrza Stanisława Wyspiańskiego. Może odpowiedzieć proste serce. To Polska właśnie. Niech się tak stanie 25. jubileuszowego pielgrzymowania ułańskiego. Patrzymy z dumą na tych Ułanów i dzisiaj w tym momencie raport złoży ci komendant srebrnych Ułanów, który służy tobie i w jubileuszowej służbie. Najświętsza Maryjo Panno, hetmanko żołnierza polskiego. 25 lat temu przed klasztorem w Zarębach Kościelnych w obecności kompanii honorowej i orkiestry 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej imieniem Zawiszy Czarnego, której dowódcą był dyplomowany wówczas pułkownik Kazimierz Pałasz, dokonała się historyczna chwila. Obecny pośród nas ojciec profesor Eustachi Rakoczy, kapelan żołnierzy niepodległości, poświęcił sztandar imieniem 10. Pułku Ułanów Litewskich. A świętej pamięci rotmistrz Bernard Wasilewski wziął sztandar do rąk i wypowiedział następujące słowa. Ja, jeden z ostatnich żyjących jeszcze Ułanów 10. Pułku Ułanów Litewskich, przekazuję ten sztandar jako święty znak naszego pułku księdza Andrzejowi Dmochowskiemu, synowi Ułana świętej pamięci Adama Dmochowskiego, jako dowódcy ochotniczego szwadronu kawalerii w parafii Zaręby Kościelne, z nadzieją, że będzie on niósł ten sztandar ze swoimi Ułanami godnie, służąc Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, a przede wszystkim naszej Matce i Królowej Najświętszej Maryi Pannie. Te słowa stały się dla nas swojego rodzaju testamentem i wskazały nam drogę naszego kawalerskiego życia, a dowodem na to jest 25. konna pielgrzymka, którą obecnie przeżywamy. Stojąc przed Twoim cudownym obliczem, dziękujemy Ci, Maryjo, za ten cudowny czas służby na większą Twoją chwałę i możliwość godnego zachowania pamięci o naszych Ułanach,
którzy składali swoje życie na ołtarzu Ojczyzny. W naszej modlitwie polecamy naszą ukochaną Ojczyznę i jej rządzących na czele z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Dziękujemy Ci, Maryjo, za stróżów Jasnogórskiego Sanktuarium na czele z ojcem generałem Arnoldem Chrapkowskim, ojcem przeorem Samuelem Pacholskim, ojcem kustoszem Waldemarem Pastusiak i ojcem profesorem Eustachim Rakoczym, kapelanem żołnierzy niepodległości i naszym duchowym opiekunem, którzy nas przyjmują i strzegą tego świętego miejsca. Dziękujemy Ci, Maryjo, za wszystkich ludzi dobrej woli, zaczynając od zarąb kościelnych, a kończąc na Jasnej Górze, którzy nas nieustannie wspierają przez ćwierć wieku na drodze naszego pielgrzymowania. Polecamy naszej modlitwie w sposób szczególny świętej pamięci księdza biskupa Stanisława Stefanka i świętej pamięci księdza kanonika Kazimierza Choćko, dzięki którym kawaleria powstała, a dzisiaj melduje się przed Twoim cudownym obliczem i tych, którzy z nami pielgrzymowali, na czele z profesorem Ludwikiem Maciągiem. Otul ich płaszczem swej opieki. Jesteśmy przy Tobie, Matko. Modlitwę różańcową poprowadzi ksiądz Grzegorz Śniadach, szef przemarszu. W tajemnicy ustanowienia Eucharystii zawieszymy Matce Bożej nasz pielgrzymi trud, nasz samych, nasze rodziny i całą naszą Ojczyznę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji poległy w obronie Ojczyzny, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.